Jest nas tak dużo i myślę, że dzisiejszy dzień zapisze się w naszych wspomnieniach, w naszej duchowości bardzo mocno, bo to jest 40. rocznica zamęczenia błogosławionego księdza Jerzego, która dla nas dzisiaj jest ogromnym symbolem oddania życia za ojczyznę, oddania życia za służbę, oddania życia za bliźniego. Ale idziemy również w duchu słów Jana Pawła II, którego tutaj słyszeliśmy wielokrotnie, który to Ojciec Święty nas Polaków właściwie można powiedzieć, że przywrócił do podmiotowości, który nam oddał wolność zabraną w czasach komunistycznych, który nam oddał naszą tożsamość i nasze dziedzictwo, który pozwolił, że komunizm w naszym kraju stał się przeszłością i historią. I on tutaj, lądując na tej ziemi w roku 1979 na Placu Zwycięstwa powiedział: niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Jak powiedział, tak się stało. Teraz powtarzamy te słowa. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. I idziemy z hasłem: zło dobrem zwyciężaj, ale idziemy również po to, żeby upomnieć się o prawdę, żeby upomnieć się o nasze wartości chrześcijańskie, o naszą wolność i idziemy za patronami, trzema patronami, bo jeszcze prymas tysiąclecia, błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński nam towarzyszy. Oni wszyscy bardzo głęboko mieli ojczyznę naszą, nasz naród, człowieka jako podmiot głęboko w swoim sercu. Oni wszyscy walczyli dla nas o naszą wolność i wywalczyli dla nas Boga. Tą pieśnią "My chcemy Boga" będziemy kończyć nasz marsz, ale na razie go zaczynamy i mam nadzieję, że pójdziemy wszyscy w pokoju, radości, zadowoleniu i właśnie szczęściu takim głębokim, że jest nas tak dużo i że możemy iść w takie imię. Więc jeszcze raz powtarzam, idziemy pod hasłem zło dobrem zwyciężaj i muszę wypowiedzieć tą formułkę: marsz papieski, drugi narodowy marsz papieski uważam za otwarty. Dziękuję bardzo. A skoro pani Małgorzata Żaryn otworzyła nasz marsz, nic go już nie zatrzyma. Zło dobrem zwyciężaj. Będziemy to powtarzać dzisiaj po wielekroć. Szanowni Państwo, Polska miała szczęście do wielkich ludzi, do wielkich kapłanów, do wielkich pasterzy. Ale ma to szczęście także dzisiaj, bo jest wielu, którzy chcą nieść to przesłanie także w te współczesne, jakże trudne czasy. Jednym z tych ludzi jest z pewnością pani Małgosia, ale są także inni z nami tutaj dzisiaj. Dyrektor Centrum Życia i Rodziny Marcin Perłowski, a także Paweł Ozdoba, który stoi za wartościami chrześcijańskimi, za wartościami pro-life. Im też chcemy dzisiaj na tej scenie głos oddać. Dzień dobry panowie. Pamiętać i przypominać, że każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia, bo życie ludzkie jest święte. Przyrzekamy. Przezwyciężać wszystko, co rodzinę osłabia i rozbija, by nasza rodzina była Bogiem silna. Przyrzekamy.
Bardzo dziękuję. Czas na przyrzeczenie wychowawcy. Do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy, młodzi was potrzebują. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie. Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, ażeby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. Wyczulać na dobro wspólne narodu i uczyć młodzież odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj. Dobro młodego pokolenia niech będzie troską waszego życia i waszej pracy wychowawczej. Czas na przyrzeczenie wychowawców. Przyrzekamy czynić dobro młodego pokolenia troską naszego życia i naszej pracy. Przyrzekamy. Pomagać młodym zbudować fundamenty ich życia, ułatwiać im naukę prawd wiary, zaszczepiać w nich wartości chrześcijańskie i uczyć moralnego postępowania. Przyrzekamy. Czynić szkołę kuźnią cnót społecznych, rozwijać w sercach młodych więź z ojczyzną, wyczulać na dobro wspólne i uczyć odpowiedzialności za przyszłość. Przyrzekamy. Gorąco dziękujemy. To przyrzeczenie składały pani Hanna Dobropolska i pani Katarzyna Staśkiewicz. Szanowni Państwo, pewnie Państwo widzieli ten wielki krzyż pasyjny z relikwiami błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. On już udał się na czoło naszego marszu. Za chwilkę nasz marsz wyruszy w drogę do sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w parafii świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Udamy się za tym krzyżem, za czołem pochodu także my. Teraz posłuchajmy słów innego wielkiego Polaka, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Michał Chorosiński. Jesteśmy u siebie, we własnej ojczyźnie. Mamy więc prawo w swojej ojczyźnie czuć się swobodnie. Mamy prawo czuć się jak u siebie w domu. Tutaj, na ziemi polskiej, my jesteśmy gospodarzami. Do nas należy decydować o takim czy innym kierunku naszego życia i bytowania. Od tego bowiem zależy suwerenność narodu. Kochani, zachęcamy do tego, żebyście teraz skorzystali ze śpiewników. Popłyną w świat, w Polskę, słowa Roty, tej wersji połączonej Marii Konopnickiej i księdza Piotrowskiego. Odnajdźcie ją w śpiewnikach, odnajdźcie ją w internecie. Bądźcie gotowi do tego, żeby wesprzeć warszawski chór Jana Pawła II gromkim śpiewem. Rota. Będziemy ducha, aż się rozpadnie w proch i pył.
Powiedz, nie można.
Muzyczkę muszę włączyć, bo to nie... Przesłanie wielkich kapłanów,
Wstaliśmy do pracy i spać pójdziemy o wieczornej zorzy, ale w grobowcach my jeszcze żądacy i kupiec Boży. Ale w grobowcach my jeszcze żądacy i kupiec Boży. O, kto zaufał Chrystusowi Panu i szedł na święte kraju werbowanie, ten be profundis ciemnego kurhanu na krągle wstanie. Ten be profundis ciemnego kurhanu na krągle wstanie. Ucieczka mą i łagodną naszą, póki on z nami całe piekła pękną, ani ogniste smoki nas nie straszą, ani ulękną, ani ogniste smoki nas you
Na Andersa uważajmy na trakcję elektryczną, żeby nie zahaczyć flagami transferentami. A przez 10 tysięcy każdego dnia musimy uważać na trakcję. Jeszcze oni mają wątki, że są okno węglowe tu przychodzi jeszcze. Boże, źródło życia i dobroci, Ty posłałeś swego Syna słowo życia. Wysłuchaj prośby nasze, a tych, którzy złożyli dzisiaj przyrzeczenia, racz pobłogosławić ich spraw, aby przy pomocy Twojej łaski zachowali to, co przyrzekali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zapłać. Dziękujemy Ojcu Samuelu. Przejdziemy do wiosny. Odezwę się tak, żeby wszyscy to usłyszeli. Ale my mamy także prośbę do wszystkich. Teraz będziemy musieli troszeczkę zawęzić tę nitkę naszego marszu. Do jednego pasa, do jednej części jestem. I bardzo prosimy, zresztą tutaj straż marszu będzie dopilnowała, będzie trochę się strzelała, będzie trochę pomagała. Starajmy się iść jedną nitką jestem. Patrz, tu. Dzisiaj, stabilcie, nie? Kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie w swoim.
Za Panno Święta, usłysz nasze wołań głos. Miłości Bożej dźwigać pęta, to nasza próba, to nasz los. Błogosław słodka Pani, błogosław wszelki stan. My Polka, my poddani, o naszym Króle, o nasz Pan. My chcemy Boga, my poddani, o naszym Króle, o nasz Pan. My chcemy Boga w rodzin kole, troska w rodziców, you